Gwiazdy od kuchni Weska TV. Dzień dobry. Dzisiaj gościmy człowieka, który ma takie motto życiowe Carpe Diem. Szymon Wydra. Dzień dobry. Ani gwiazda, ani człowiek, bo Wydra. No właśnie, człowiek Wydra. O, człowiek Wydra. Ale z drugiej strony można powiedzieć ni pies, ni Wydra. No dokładnie, często się tak przedstawia. Dzień dobry. Witam cię, cześć. Cześć. Ojejku, bo myśmy się strasznie dawno nie dokładnie, widzieli. Dokładnie, tyle lat. Słuchaj, jak ty gorąca jesteś. Nie było ciebie to. No, skutki tego są, nie? O mój Boże, nie zauważyłem. O, jak ja jej to powiem, no, że ja już dłużej tak nie mogę. No, skutki są. Co chciałeś mój powiedzieć? Mój Boże, jak do tego doszło? Naprawdę nie wiem. Ale naprawdę jestem zmartwiony. Dlaczego zmartwiony? Trzymaj kciuki. Dobrze, dziękuję bardzo. Słuchaj, trochę się nie widzieliśmy, w związku z czym trochę się pewnie pozmieniało w twoim życiu i osobistym, i muzycznym. I w twoim również. W moim oczywiście także. To zacznijmy od tego muzycznego. Karpie, jak rozumiem, są. No oczywiście. Karpie czują się bardzo dobrze, nawet jeszcze lepiej niż dobrze, więc niech tak będzie cały czas. W to mi gra. Dobrze, czyli w skład Carpe Diem wchodzi tak. Szymon na wokalu, który organizuje całość. Jest Hektor, czyli Zbyszek. Tak jest. Jest brat Hektora, czyli Jarek. Jarecki. Mhm. I potem już się zaczynają schody. Nowa linki, tak. Jest Piotruś, który z jakąś tam małą przerwą cały czas funkcjonuje od parunastu lat na basie. Mhm. Piotruś Żak, no i człowiek o najbardziej groźnie brzmiącym nazwisku, przy którym Predator to małe Miki jest, a Terminator to w ogóle jakiś głupi żart, bowiem na gitarze elektrycznej gra niejaki Dawid, bój się teraz. No. Dzieńsieńko. Aha, czyli że w sieni dzień. No. Czyli coś takiego. Koleś znaleziony podobno na drodze gdzieś tam poszukiwań waszych licznych. Koleś, teraz mnie popraw, z Dolnego Śląska, co Polszczyzny, gdzieś tam te rejony. Dokładnie, Grodków, pięknie się przygotowałaś. No. Pozdrawiam wszystkich z Grodkowa, teraz obecnie jest we Wrocławiu. Także ten zespół już nie tylko jest radomski, ale już się zrobił taki ogólnopolski, mhm, i również w kwestii adresu zamieszkania. No właśnie, a jak się na próbach spotykacie, to gdzie? To w Radomiu cały czas? Oczywiście, że tak. Jakby centrum dowodzenia jest w Radomiu, aczkolwiek spotykamy się wszędzie, jest tylko możliwość. Mhm. Ale próby to Radom. Tutaj się nic nie zmieniło, jesteście cały czas radomskim składem. Tak jest, reprezentujemy niejako Radom. I do tego się bardzo przyznajecie i to bardzo hołubicie łącznie. Ja mam na czole napisane Radom. No nawet powiedziałabym na czapeczce też może Radom. Na R. Ale widzisz, bo my zatroszczyliśmy się o takie serwety. No, dla piękne. Twojej podniety, albowiem wy jesteście podobno też kibicami Radomiaka Radom. Ojejku, szkoda, że dzisiaj swojej nowej bluzy nie wziąłem. Akurat kupiłem 2 dni temu z pięknym napisem Radomiak. No, a która to jest liga? Najlepsza. Czyli nie Ekstraklasa. No, chciałabyś grać w Ekstraklasie dzisiejszej Polskiej. Nie, co ty w życiu. No, też nie. Jak wspieracie ten Radomiak Radom? Bo słyszałam, że tam poza kibicowaniem od wielu, wielu lat to jeszcze w jakiś inny sposób, bardzo, to prawda? Bardzo, bardzo mocno. Jesteśmy, przynajmniej byliśmy do pewnego czasu jedynym zespołem muzycznym w Europie, który zdecydował się na zakupienie piłkarza do klubu sportowego. No nie jest to klub sportowy z Ekstraklasy, ale mam nadzieję, że niedługo będzie. No i piłkarz robi teraz karierę już na Wyspach. W każdym bądź razie jakby zahaczył się najpierw właśnie w Radomiaku, w którym, aha, notabene ja grałem przez parę ładnych lat, dopóki nie dostałem takich obłych kształtów jak ty dzisiaj. A, dziękuję ci bardzo, to był komplement. Tak, to był komplement, ponieważ z któregoś pięknego dnia powiedziałem do trenera, że rezygnuję z piłki i jakby wybieram muzykę. Ostatecznie, a on powiedział mi, ale Szymon, nie przejmuj się, będziesz przez to lepiej przecinał powietrze, prawda? Jakby nie uwierzyłem mu w to, no i zostałem przy mikrofonie i przy gitarze. No ale nie żałujesz chyba tego wyboru, prawda? No pewnie, że nie. Jakby, umówmy się, droga zawodowa piłkarza, bo nie lubię mówić słowa kariera, do 38 góra roku, prawda, jest rację bytu. Rację bytu, a muzykiem się jest całe życie. Słuchaj, a chłopaki też kibicują, też aktywni są. Rozumiem, że chodzicie sobie tam na mecze czasami popatrzeć, jak inni grają. Oczywiście, Zbyszek też, Hektor też miał swój epizod na treningach, ale dopóki nie dostał piłką w krocze i nie nabił się tym kroczem również na słupek, to tak zniechęcił się.
się po prostu potem. No lekko mu przeszło. Niektórzy przy skoku przez kozła, prawda, nabierają takich wątpliwości, czy sport jest im pisany, a on przy słupku. Przy słupku, także on nie jest tutaj powodem, argumentem, że sport to zdrowie. No i słuchaj, i teraz pytanie, jak wy z tego Radomia, nie mylić z Radomskiem, mimo że to odległość nie jest gdzieś daleka, prawda? Z całym szacunkiem dla Radomska, tak? Ale nie, to jest Radom. Zapatrujecie się na kolesia, który ma dzień w sieni, czyli na dzień sieńkę, który normalnie do tego Radomiaka Radom tu ma się nijak. No, co zmusiliście go? Za karby go wzięliście i powiedzieliście kibicuj od dzisiaj? No nieprawda, wcale nie tak nijak, bo jeśli chodzi o barwy, to obecnie Dawid mieszka we Wrocławiu, gdzie mistrz Polski jest jeszcze aktualny, Śląsk Wrocław, gdzie są zielono-białe barwy. No i również Radomiak ma zielono-białe barwy, więc tak daleko nie jest. Czyli możecie się ubierać w te same sukienki. Oczywiście, nie tylko. No, to przynajmniej ten rozdział mamy zakończony. Hektor wywołany do odpowiedzi wspominał kiedyś, że jest zajawionym fanem wędkarstwa. Zmieniło mu się coś, czy przybrało na sile przez ostatnie lata? Wiesz co, on ostatnio tak schudł, że nawet by tej wędki już nie podniósł. Co ty mówisz? Bardzo dobrze wygląda chłopak, naprawdę, więc w tym momencie realizuje się przede wszystkim na scenie. Aha, ale... Nie mamy czasu po prostu na... chociażbyśmy może i chcieli. Łowić ryby. Tak, na wędkowanie. Nie mam na to czasu, ale cieszymy się, że to z takiego obrotu sprawy, że jest co robić. Poza wędkarstwem oczywiście. No tak, poza wędkarstwem, poza piłkarstwem. A czy jeszcze jakiś sport w was jest wpisany? No pięciu chłopa, to co? Oczywiście, no... Skoki narciarskie. Jak skoki? Skaczecie? Bardzo lubimy oglądać. A, tak, czyli taka pasja oglądacza. Oczywiście, a Piotr Żyła to jest nasz w ogóle... idol. Ale tak, od tego sezonu podejrzewam. Tak. Pod względem śmiechu głównie. No nie, no pod względem w ogóle podejścia do życia. Ale wy też wesołe chłopaki jesteście, to myślę, że w tej materii akurat nadajecie na jednakowych falach. Myślę, że tak. Chociaż niektóre nasze piosenki o tym jakby nie mówią, bo często nam się gęsto zdarzało pisać takie depresyjne jakieś utwory, piosenki, ale jesteśmy wariaci, pełną gębą. No to o utworach, o muzyce, o tym, co gdzieś tam na krążkach zostało już zapisane i zapisywane będzie w drugiej części programu Gwiazdy od Kuchni. Szymon Wydra dzisiaj jest moim i waszym gościem. Do zobaczenia za chwilę. Do zobaczenia. My poddajemy się wszechobecnie panującym modom. Mhm. Nie jesteśmy tacy, że skaczymy z kwiatka na kwiatek na siłę, żeby się tam gdzieś utrzymać. Zaczepić. Nie, bez sensu to by było w ogóle. Szymona Wydrę goszczę dzisiaj w programie Gwiazdy od Kuchni Weska TV. Dzień dobry po przerwie. Herbatka w kubeczku, tak? To standardowo u ciebie? Oczywiście, twoje zdrowie piję. Dziękuję ci bardzo. A tak naprawdę nie powiem, co jest w środku. Herbata, słuchajcie, dobra, herbata. Dobra. No. Jest kryzys, spowolnienie gospodarcze, więc musimy się ratować herbatą. Szymon, skoro muzyka, no to zacznijmy po kolei. 4-5 płyt, tak? Bo to tak, teraz wiem, Bez Czas, potem Remedium, Powołanie, pięknie. A piąta będzie teraz już za chwilę, za moment, tak? Niedługo. Dobrze, to zanim o tej piątej porozmawiamy, to porozmawiajmy o tych czterech poprzednich. Proszę uprzejmie. Bo mam takie wrażenie, że ta ostatnia to troszkę bez echa przeszła. Dobrze mi się wydaje, czy źle? No, wiesz co, akurat trafiliśmy, myślę, w taki okres, gdzie ludzie potrzebowali bardziej uśmiechu, bardziej radości z życia, a my im zapodaliśmy akurat album, który był po prostu smutny. Mhm. Ale akurat tak czuliśmy, że powinniśmy też tym głosem się trochę odezwać. No i może tutaj się lekko rozminęliśmy z panującymi gustami. Aczkolwiek nasi fani docenili ten album. Nie mogę powiedzieć, że jest to porażka, chociaż faktycznie, biorąc pod uwagę to, że zawsze nazywano nas fabryką przebojów. Tak, tak. Ja się z tego powodu cieszę, bo to nie jesteśmy zespołem jednego przeboju, tylko mamy ich wiele na koncie. To akurat na tej płycie faktycznie był jeden. Mhm. Będę sobą. Piosenka bardzo prawdziwa, bardzo taka o nas. Ale na tym koniec, rzeczywiście, na tym się promocja jakby albumu skończyła. No i wzięliśmy się za bary zupełnie z innymi tematami, z innymi dźwiękami.
Czego jest przykładem piosenka, która już dzisiaj w niektórych rozgłośniach hula w tym kraju, dzięki oczywiście publiczności, bo sami na siebie nie głosujemy przecież. Mhm. Czyli chcesz mi powiedzieć, że ta piosenka, która jest zwiastunem waszej piątej nowej płyty, jest utrzymana już w innym klimacie i wy co? I wy też macie już teraz inny klimat, gdzieś tam ale mentalny? Wiesz, no tak, tylko nie chcę być źle zrozumiany, to nie jest takie coś, że my poddajemy się wszechobecnie panującym modom. Mhm. Nie jesteśmy tacy, że skaczymy z kwiatka na kwiatek na siłę, żeby się tam gdzieś utrzymać. Nie, bez sensu to by było w ogóle. Bo po prostu ludzie zrozumieliby, że to jest nieprawdziwe, nieautentyczne i może na chwilę by nas polubili, ale jakby się zorientowali, że to jest zwykłe oszustwo, to by nas potem znienawidzili. Dlatego nie chcemy takiej sytuacji. To jest w czystej postaci carpe diem, najlepsze carpe diem, na jakie nas obecnie stać. I ja śmiem twierdzić, że to jest może takie patetyczne, wyświechtane, myślę, że każdy muzyk to mówi, ale ja na taką płytę czekam całe swoje życie. No a zmieniło się też trochę w składzie carpe diem. Czy to się przekłada na brzmienie tej zdecydowanie płyty? Zdecydowanie tak. Ponieważ Dawid to jest gitarzysta, w ogóle najbardziej się trzepie na scenie z nas wszystkich, także jest... Znaczy ma drgawki permanentne. Zrozum to jak chcesz. Człowiek padaczka. Żebyś wiedziała. Trzeba to zobaczyć, w każdym razie dzięki temu właśnie ten ruch, ta energia, to życie wróciło na trójnasób do nas i... No nie wiem, Metallica to może się od nas uczyć. Że co, mały pikuś, tak? Że mały pikuś, jeśli chodzi o ruch sceniczny i o żywotność i uśmiech i radość z grania, którą widać rzeczywiście na scenie. No i pomyśleć, że jeden koleś, kurczę, normalnie gdzieś tam z południa Polski sprawił, że nowy duch w was wstąpił. Ale tego nam było trzeba. Nowa krew, nowe siły, nowa jakość i nowe melodie. Bardzo dużo fajnych melodii. Ja jestem tak szczęśliwy z tego powodu. A kto te melodie tworzył? Wiesz co, wszyscy tworzymy melodię. Dzięki temu właśnie, że jesteśmy tak płodni. Nie będę tutaj... Gratuluję. To nawet Jarek się otworzył. Jarek, który jest perkusistą, znasz go bardzo dobrze. Perkusiści nie kojarzą się z muzykami, którzy tworzą kompozycje, prawda, melodyczne. A Jarek też zaczął pisać i świetnie mu to wychodzi, naprawdę. To mi graj. No to dobrze, ale może ta płodność właśnie wynika z faktu płodności, tak? Bo skoro już ją wywołałeś. No, może i tak. No to rozumiesz, chłopcy tam poczuli moc, wiatr w żagle, no i dawaj, nie tylko w życiu muzycznym, ale też w życiu prywatnym, chociaż podejrzewam, że to bardziej to prywatne przełożyło się na muzyczne. Porozdawali swoje nasionka. Tak, i co? I zasadzili w ogródka. Zasadzili w ogródku i super, i jest Kacper, jest Hania i kto wie, co jeszcze tam będzie. Ale poprzypisuj teraz dzieci bohaterom poszczególnym. No to bardzo serdecznie wujek Szymon pozdrawia Hanie, córeczka Jarka, wujek Szymuś pozdrawia również Kacperka, synka Zbyszka, no i swoją córeczkę Simonkę, tatuś Szymon pozdrawia. Rozpoznajecie? Simonka? No oczywiście. Tak? Szczęśliwa jest strasznie, jak się widzimy i w ogóle super. No to dobrze. Czyli mamy w składzie trzech mężczyzn z dziećmi na ręku. Dwóch jeszcze czeka na swoją życiową szansę, czyli tak, Piotrek tak. I Dawid. Tak, i trzymamy kciuki. I... A inspirują się od kolegów, którzy są już krok dalej? No jak Piotrek i Dawid będą chcieli, to zapraszamy na korepetycję, powiemy jak, aha, szkoła się rodzenia. Do tego jak się do tego zabrać. Słuchaj, bo żartujemy sobie, ale też... I to nie są żarty. No, to jest prawda. Śmiertelnie poważna sprawa, jak atak serca. Oprócz tego, że macie dzieci, wasza trójka, no to też się ustatkowaliście, no bo widzę, że tutaj kurczę normalnie złotko mi błyska. Tak, czyli żona już wie, gdzie jesteś. Wie. Tak. I całe szczęście i bardzo dobrze. Ma odbiornik, nadajnik, prawda, to wszystko jakoś tam funkcjonuje. Ja się z tego powodu cieszę, że wreszcie mam swój adres i niech tak będzie. Ale to nie jest tylko adres www. www.wydra.pl. A ten stacjonarny też istnieje i rozumiem, że lubisz do niego wracać. Oczywiście, tak? Oczywiście, że tak. Także polecam. Bałem się tego, a okazuje się, że nie było czego. Aha, a jak długo już ty już w tym stanie, powiedz? Od marca tamtego roku. No to gratulacje, bo papierowa rocznica za tobą. No. A jak jest zresztą składu? Jarek ze Zbyszkiem, czy bracia też już? Tak, są hajtnięci, oni jakby utorowali mi tę drogę. Ja się od nich uczyłem tutaj tym razem. Pokazali ci, że się da. Jednak można. No i teraz jeszcze czekamy na tą drugą połowę zespołu. No, taką mniejszą połowę, jakby to powiedzieli matematycy. Dwie piąte, tak. Ja nie zdałem z matematyki kiedyś, więc...
Może o tym nie rozmawiajmy. No dlaczego się tego nie wstydzę? Zawsze byłem muzykiem. Truskaweczkę do herbaty, czy nie bardzo? Pod warunkiem, że nie jest chińską tandetą. Wiesz co, chyba nie, ale czy modyfikowana genetycznie, to tego ci nie powiem, bo... No to zaskakuje mnie, dlaczego ty nie jesz, tylko mnie podczas tego. Nie, nie, spokojnie, ja też zjem. Chyba, proszę, jak umrę, chyba możesz, przepraszam. Jako... No. No, no, no. Słuchajcie, to my zostawiamy was z tymi truskawkami, zjemy sobie. Wy będziecie mieć hity na czasie, a potem wrócimy z Szymonem wydrą po to, aby zrobić carpe diem. Bez carpe diem. Oj tak. I ta muzyka trochę została zepchnięta do promocji właśnie wydarzeń pod nazwą Otwieramy sklep, przyjdź pan, bo będzie na przykład carpe diem. No ale to nie jest moja wina. No ale ja tego ci też nie zarzucam, tylko że jakby staram się znaleźć powód, dla którego tak się stało. Ejku, uderzyłeś w bardzo ciężki temat, bardzo ciężki temat, musiałbym tutaj palcem pokazać wielu winnych. Szymon Wydra bez carpe diem, dzisiaj w programie Gwiazdy od Kuchni bez carpe diem. Nigdy, nigdy. Oni się po prostu tutaj nie zmieścili, dali tylko jedno krzesło. Jak to były stojące, popatrz. Stojące, jakbyś Piotrka dzisiaj zobaczyła, to byś wiedziała, że musi usiąść. Ale co, jest barczystym takim kolesiem wielkim? Nie, no po prostu jest wielki formatem. Aha, tak rozumiem. Czyli ma dużo do zaoferowania. Bardzo. Ale na przykład nie jest tylko muzykiem, on to również pisze fraszki. Co ty mówisz? Oczywiście. Ale wydaje to w formie zbiorów jakichś? Mam zamiar wydać... Bo to fajna sprawa jest. No fajna. Chcemy wydać i wypuścić do najgorszych księgarni w tym kraju. Jak to? No jak chcesz, to ci przytoczę jedną z nich, to zrozumiesz. Słucham, proszę. A cenzuralna jest, tak? No oczywiście. Ale powiedz mi, kiedy jest koniec, żebym się zaczęła śmiać, czy nie? Opanuję to jakoś, tak? No dobrze. Uwaga, no cytuję. No. Piotr Żak. Jedna z fraszek Piotra Żaka. Ja mam zeza i ty masz zeza. Kupmy sobie poloneza. Koniec. No. To skąd ja mu wezmę poloneza? Dzisiaj. Piotrek naprawdę rozwija swój talent. No. Jest miejsce po Szymborskiej, że tak się wyrażę. Albo druga. Tak, druga. Piotr Żak. Piotr Żak, druga fraszka. Baśka miała fajny biust, tylko czemu benzyną waliło jej z ust? Piotr Żak. No tak, mi się podobało. No. Także widzisz, każda grupa, każda fraszka znajdzie swojego amatora, tak? Tak? Każda potwora znajdzie swojego amatora. Dokładnie. Słuchaj, jakie wy macie plany na najbliższe, no nie wiem czy lata, bo to tak górnolotnie strasznie zabrzmi, ale takie jakieś cele, do których teraz będziecie chcieli dążyć w najbliższych miesiącach? Ciekawe pytanie, ponieważ akurat... Kiedyś tak sobie powiedzieliśmy, że jak dobijemy do okrągłego jubileuszu... Czyli jest, dwudziestolecie. Kończymy działalność. Co ty gadasz? No mogliście sobie tak zażartować kiedyś na przykład 20 lat temu. I zakładamy, nie wiem, piekarnię, no. No tak, no ktoś może powiedzieć, że 20 lat i wystarczy, no nie? Z całym szacunkiem dla wszystkich piekarzy w tym kraju. Tak. Bo to dzisiaj piekarze słuchają najwięcej polskiej muzyki rozrywkowej, bo najwięcej polskiej muzyki leci w nocy. No, no. W radio. No tak, i taksówkarze podobno też. A co mi grozisz? Ja nie mam na to wpływu. O co pytałaś? O to, jakie są plany. Plany www.wydra.pl. No tam jest napisane, że płyta piąta. I dużo. Tam jest rzeczy napisanych. I że jubileusz. Tak, że koncerty. I że to jest nasze życie. No cóż. Tam koncerty letnie już tam powolutku wchodzą. Powolutku, tak, tak. Powolutku. Odczuwacie to, że jest kryzys, czy że będzie tego grania trochę w tym roku? Odczuwamy. Mhm. Ale nie załamujecie się? Nie, no coś, to nie mamy żadnych powodów, żeby się załamywać. Jesteśmy, mówię ci, w tej szczęśliwej sytuacji, że nie musimy się przede wszystkim z nikim ścigać, nie musimy płyt wydawać na siłę, bo trzeba, bo już minął jakiś tam okres czasu i już koniecznie trzeba sobie... Zapomnieli o was. Tak, i tak dalej. Parę razy się z tym spotykam, że jakoś gdzieś tam zniknęliście, albo że wracamy teraz. My nie wracamy, bo cały czas byliśmy. Tysiące fanów mam za świadka, więc tutaj nie ma z tym kłopotu. Po prostu, wiesz, nie musimy się już z nikim ścigać, powiedziałem. Nie musimy robić niczego na siłę. Wydajemy płyty tylko wtedy, kiedy mamy coś fajnego ludziom, nowatorskiego do zaoferowania, a nie mówię na siłę, no bo bez sensu, tak. To nie jest fabryka gwoździ. To jest sztuka, to jest muzyka, to są teksty, to ma być nasze wnętrze. Nic na siłę, no. No ja po co? Ale bez sensu by to było. Ale kryzys odczuwamy w takim sensie, że po prostu wiele imprez
Które dotychczas były, dotychczas cykliczne, były, tak? Dokładnie, dni w tym chleba, kraju. Dni nieba. Upadło. Mm-hmm. Upadło. Nieważne, że dni pieroga, dni karpia, mm-hmm. chociaż karpie na nas mówi się karpie. Nieważne, tak się gra w tym kraju i koniec. Mm-hmm. I tak grają wszyscy, od Maryli Rodowicz, poprzez Budkę Suflera, kończąc na nas, więc nie ma się czego wstydzić. Gra się wszędzie tam, gdzie cię potrzebują, gdzie są jest fajni to ludzie. Job. Oczywiście, ale gdzie są po prostu ludzie potrzebujący danej muzyki i danego zespołu. Żal tylko, że po prostu tych imprez jest coraz mniej. I to jest fakt nieodzowny. Ale nie odnosisz takiego wrażenia, że trochę byliśmy my, odbiorcy, rozpieszczeni przez tę końcówkę lat 90., początek 2000 roku, nowy wiek, że wszędzie można było usłyszeć zespoły za darmo. Czyli tak, otwarcie hipermarketu, pierwsze urodziny hipermarketu, 13 miesięcy funkcjonowania marketu i że wszędzie była jakaś gwiazda. I wiesz, i ktoś w pewnym momencie powiedział tak, no skoro ja ich mogę mieć tu i tu, to pojadę sobie tam, gdzie mi będzie bliżej, lepiej i wygodniej. I za darmo. I za darmo, tak? I jakby to było kluczowym argumentem, że to jest za darmo. I ta muzyka trochę została zepchnięta do promocji właśnie wydarzeń pod nazwą otwieramy sklep, przyjdź pan, bo będzie na przykład Carpe Diem. No, ale to nie jest moja wina. No ale ja tego ci też nie zarzucam, tylko że jakby staram się znaleźć powód, dla którego tak się stało. Ejku, uderzyłeś bardzo ciężki temat, no. Bardzo ciężki temat. Musiałbym tutaj palcem pokazać wielu winnych. Nie chcę tego robić, ponieważ mam nadzieję, że wszyscy wreszcie zrozumiemy, że nic w tym kraju i nic w życiu nie jest za darmo. Po prostu na... Bo wy robicie jakąś pracę. To jest nasza praca. Tworzenie tekstu, muzyki, występ. To jest... Ale oczywiście, to jest nasza praca. Może nie można porównać tego do 8-godzinnej szychty, ale jest to normalna, nie, regularna praca. Mylisz się. To jest też ciężka praca fizyczna. To, że zespół gra 2 godziny koncertu, to nie znaczy, że pracuje tylko te 2 godziny. Żebyśmy zagrali 2 godziny koncertu i żeby... publiczność nie wyszła po pół godziny z tego koncertu, żeby ich zatrzymać przez te 2 godziny. To my musimy całe życie się uczyć, grać, komponować. Całe życie spędzać. Mnie się śnią melodie, ja już jestem chory od tego. Naprawdę, żeby na te 2 godziny koncertu... Włożyć, mieć wsad. W ogóle przyjechać, to musimy często, gęsto te 8 godzin spędzić w busie w jedną stronę. To też jest ciężka robota. Jasne. To jest naprawdę ciężka robota. Oczywiście nie możemy... na scenie pokazać, że jesteśmy z tyranii. Powinniśmy pokazywać, że się cieszymy. Uśmiechniętych, zadowolonych chłopaków. Ale tak jest, bo to nas nakręca z drugiej strony. To nas świetnie konserwuje muzyka i świetnie nas nakręca. Aczkolwiek to jest ciężka praca. I to nie jest tak, że ktoś się skończył, że płyt nie wydaje. Że ktoś już nie ma pomysłów. Mhm. Tak? Że ktoś się wyeksploatował z jakichś tam... swoich dźwięków czy tekstów. Nie, on cały czas ma pomysły, cały czas chce to robić, cały czas tworzy, cały czas komponuje, tylko my, odbiorcy, nie daliśmy mu zarobić na to, żeby wydał tę płytę. Jasne. Bo po prostu sobie elegancko z internetu sobie ściągnęliśmy. Pyku, pyku. I mamy na pendrive. Za darmo, dokładnie. I jesteśmy zadowoleni, bo muzyka jest niby dla wszystkich. Muzyka nie jest dla wszystkich. Muzyka jest dla wszystkich tych, którzy ją potrzebują. A jak ktoś jej potrzebuje, to też dużo powinien dać, coś powinien z siebie wnieść. Dać. Oczywiście, że tak. Bo ja też zawsze mówiłem, że zespół Carpe Diem na przykład, to nie jest zespół ludzi złożonych tylko z tych, którzy są na scenie. To jest sztab ludzi, którzy przygotowują ten koncert. Zespół Carpe Diem to również są ci, a może i nawet przede wszystkim ci, którzy przychodzą na ten koncert, którzy stoją często w błocie, w deszczu, na tych stadionach, gdzie gramy i tak dalej, czyli mówię o publiczności. Mm-hmm. Bez nich... No nie ma was. Nasza formacja, już nie powiem zespół, nie istniałaby, nie miałaby racji bytu, żadnej szansy byśmy nie mieli. Zespołem jesteśmy wszyscy, a przede wszystkim publiczność, która czuje to, która rozumie. Chce tego. Dokładnie. No dobrze, bo zaczepiłam o twoją koszulkę. Tam miś, wiesz, się czai. Spotykacie się z chłopakami czasami wieczorami i oglądacie filmy? Wiesz co? Zdarza się? Ja już te filmy tak na pamięć, no, ale to oczywiście, że tak. No. Mm-hmm. Pewnie nawet walimy tekstami, prawda? Nie tylko z Misia, nie tylko z Barei, ale z różnych. Jasne, że tak. A jak jeszcze spędzacie te wieczory wasze takie męskie, kumplowskie, nazwę to w ten sposób? Zdarza wam się, że co, mecze oglądacie, gotuje standard, ktoś? Standard. Jak wygląda wasze życie takie, wiesz, przyjacielskie? Standard. No to co każdy facet. No, spotykamy się, robimy sobie sałatki z tuńczyka. Co ty mówisz? Każdy facet robi sałatkę z tuńczyka?
Życzę smacznego wszystkim facetom, którzy jedzą sałatę. No, bo karpi nie jemy, bo no, przecież nie będziemy, jakże, nie tak. będziemy swoich zabijać. To bluźnierstwo tak. No by było, oczywiście, no, nie? W święta karpi nie jemy. Ale co, że miejsce kobiety jest w kuchni i one tam robią tę sałatkę niekoniecznie z tuńczyka, ale z golonki i przynoszą, aby przy meczu ksisie tam... Co ty mówisz? Miejsce kobiety jest przy facecie z piwem w ręku oglądając mecz. Bezalkoholowym oczywiście. Meczem? Nie, piwem. Karpę piwem. Dokładnie. Potrafisz gotować? No, widzisz, bo teraz się wyda. Żona, słucha. Nie mam bladego pojęcia o gotowaniu. Jak to? No, słuchaj, jak kiedyś zaprosili mnie do programu, jednego ze śniadaniowych programów popularnych w tym kraju. No i poproszono, żebym ja zrobił tam do kuchni coś, prawda? Jakieś danie. No i wymyśliłem, ponieważ bardzo lubię jajka, tak. Lubię czekoladę. Jajka z czekoladą. Miało być coś nowatorskiego. No to zrobiłem jajecznicę, jak to każdy facet. No i potrafi, bo jajecznicę jeszcze potrafię zrobić. Wziąłem tubkę czekolady i oblałem ją tą jajecznicę czekoladą. I to wyglądało mniej więcej tak, tylko 4 razy większe. I jak ktoś to skosztował? Zobaczyła to pani producent programu, to powiedział, że czas więcej do kuchni i w ogóle tego programu nie zaprosi. Bo wyglądało to tak, jak końskie gówno, za przeproszeniem. No, to pyszne, rzeczywiście. No ale co, no, jajecznica z czekoladą? No tak, niektórzy jedzą frytki z lodami, sama byłam świadkiem, także wszystko jest dozwolone, tylko słuchaj, w zależności od pory dnia. Słuchaj, ja jem dżem truskawkowy z majonezem. Smacznego, bo ty jesteś w ogóle amatorem majonezu. Ale dla mnie dżem truskawkowy bez majonezu nie ma w ogóle racji bytu. Oczywiście. No poza tym czerwone, białe to patriotyczne barwy muszą być, no nie? Nigdy się nie zastanawiałeś. Patriotyzm. No pod warunkiem, że truskawki nie są speśniałe. No tak, tak. To tego nie wzięłam pod uwagę. Słuchaj, no to jeszcze jedno, bo... Ale wtedy są zielone, a zielone i białe to znowu Radomiak. A to cały czas jesteśmy w domu. No, widzisz, no. Słuchaj, bo zaprosili cię też do innego programu śniadaniowego i tam byłeś ekspertem w zakresie wychowania dzieci, czy wychowywać swoje dziecko na egoistę. Ja byłem ekspertem w różnych sytuacjach. Odnośnie, tak jak przed programem ci powiedziałem, byłem już ekspertem odnośnie przyrostu naturalnego krów w Indiach. Też byłem takim ekspertem. Ja jestem ekspertem często od mody. Od mody? Jestem zapraszany w ogóle do... Zaprosimy cię do programu High Fashion u nas w Eskatii. Proszę uprzejmie, ja jestem jurorem czasami na wielu pokazach mody. Tak. Co ty gadasz? Przysięgam. I co, oceniasz co? Wszystko. Projekty, które tak. są prezentowane przez młodych twórców? I teraz jestem bardzo poważny. No a jak się w tym czujesz? Bardzo dobrze. A co jest w tym takiego fajnego, powiedz mi, bo na modzie chyba trzeba się znać. Uważasz, że się znasz na modzie, skoro oceniasz? Zważaj na wyrazy. No dlatego tak delikatnie mówię. No nie, ja ci absolutnie nie odbieram poczucia estetyki, nie skąd. Oczywiście. Tylko, że no, nie obraź się, wydaje mi się, że są inni, którzy znają się na tym trochę bardziej. Bo chodzę w misiu? Nie, no mi się super. Ale to jest nie, oczywiście, że tak, czasów. Nie jestem żadną alfą i omegą, jasne. Ale mam jakiegoś tam nosa. Bardziej się pytam, czy ty się nie czujesz źle w składzie, w którym pewnie jest trochę więcej osób, które lepiej się znają na modzie. Nie, bo ja nie jestem ograniczony i interesuję się wieloma jakby... Zjawiskami socjologicznymi, tak, stronami życia i tak dalej. I często, gęsto o tym mówię i jestem zapraszany, jeśli pomagam swoją osobą, swoim jakimś tam nosem artystycznym, to super. Słuchajcie, ekspert modowy był dzisiaj gościem programu Gwiazdy od Kuchni. Ale żebyś wiedziała. Że zaproś kiedyś mnie, że to nie po raz pierwszy, to już trwa od 4 lat prawie. Od 4 lat. A byłeś jurorem na konkursach Miss Polonia, Miss Radomia. Byłem jurorem i również grałem koncerty na tych festiwalach. No tak, ale warstwa muzyczna na tych koncertach absolutnie jest dla mnie zrozumiała. Ale byłem jurorem, tak. Nawet 2 lata temu. Drżyj, świecie mody, wydra nadciąga. Z piątą płytą. Nie jestem ostry, ale potrafię być. O, uważajcie, zabrzmiało bardzo groźnie. Wracaj do domu. Wszystkiego dobrego już? Życzę wam. No już koniec. Zaczekaj, jeszcze jest do zjedzenia. Ale to dostaniesz na drogę. Prowiant tak zwany, tak? Do menażek spakujemy. Naprawdę? Mamy, no wszystko się da zrobić przecież. Cieszę się bardzo. Jak się będzie mały nazywać? Michał. Miś. No, wiedziałeś co założyć. To pozdrów. Dziękuję bardzo. Wujek cię pozdrawia. My widzimy się za tydzień w programie Gwiazdy od Kuchni Weska TV. Do zobaczenia. Trzymajcie się. We'll be right back.